Dzień dobry, witam ponownie na Let's Levy Shakes and Fidget, tutaj Ant House i zapraszam was na kolejne dobijanie poziomu, tym razem 9. No już niedługo i będę przeskakiwał te oczekiwania, dopóki jeszcze są takie niskie czasy, to można to przecierpieć. Ciekawiej się zrobi dopiero jak znajdziemy klucz do lochów. Monstrualny nietoperz, poziom 7. Ładne 574 doświadczenia. 300, 200 za 41 sekund. Co mnie interesowało, już się otworzyły pierwsze gildie, nawet po 16 członków. Witamy w zakonie. Skarbiec 1, trener 2% wpisowe. 75 grzybów, chyba na głowę żeście upadli, panowie, zakon ostatniej szansy. Deutsche Rotationsgilde. Gold bonus 16%. Erfahrungsbonus, czyli bonus doświadczenia 28%. I my mamy kolejny poziom. Znaczy nie poziom, kolejną wykonaną misję. Potwornie okrutny zając, który daje nam 209 doświadczenia za 40 sekund misji. 1000 doświadczenia, tak jest. 2,5 minuty. Potrzebujemy 3 takie misje jeszcze po 1000, żeby zdobyć kolejny poziom. A my sobie przyjrzymy dalej. Gildia, druga gildia to była ta niemiecka gildia, 28%. 90% dawania zasobów, 50% mount jest wymagany. Kiepsko, wszyscy chcą na chama iść do przodu i zbierać takich, co wyrzucają pieniądze, zamiast bawić się dobrze. Alu. Dla lepszego zrozumienia, alu to jest właśnie, to są nasze punkty akcji, które wykorzystujemy do wykonywania misji. I 90% wszystkiego, co zbierzemy, mamy oddawać gildii, co jest również kiepskie. Space Invader. Fortress. XX, doświadczenie 18x%. Jeśli chcesz się dołączyć, zapłać nam 30 grzybów. Co za żenada. Witamy w naszej gildii. To jest międzynarodowa gildia. Administratorem gildii jest jakiś człowiek z Czech, sugerując się tymi znakami. Następny event. Nic ciekawego nie widzę tutaj w tej gildii. Czech community. Doświadczenie złoto. Też jakaś czeska gildia. Credit Club. Nic ciekawego tu nie ma. Nie rozumiem, co tu jest napisane. Wpisowe 100 golda lub 15 grzybów. 75% golda w gildię.
To mi też nie bardzo odpowiada. Jakiś streamer z Twitcha i z YouTube'a. Dobrze by było znaleźć sobie powoli jakąś gildię. Postaramy się sobie znaleźć jakąś polską, ale szczerze wątpię. Bestie. Chyba nie ma aż tyle tych gildii. Magic Squad. Aha. Wyrzucę z gildii po 48 godzinach. Sprawiedliwość. Obejrzymy sobie tą gildię. Mają już dobre ekwipunki. A, już jest kolejna misja wykonana. Wściekłe psisko, nasz 1000 doświadczenia. Pancerz, inteligencja 12, tak jest. To jak najbardziej chcemy. Dostaliśmy nasz 1000 doświadczenia. Ponad połowę już mamy nabite. Czekamy na kolejną misję. Sala chwały, gildie. Magic Squad, żeśmy oglądali. Czyli wyrzucacie nieobecnych, macie płacić tyle złota, ile możecie, nie płakać, będziemy wdzięczni za twoje grzyby. Cóż. Dziesięć złota na dzień. Wiecie, ile misji ja muszę wykonać, żeby dostać 10 zł? Zresztą na tym poziomie. Też jest jakaś polska gildia. Księżniczki oczywiście. Zgłosić się do Fexisa. To brzmi jak całkiem ciekawa opcja. Napiszę mu wiadomość. Hi. Hi.
No, zawiesiło się. My. Join. You. Please. A. Nawet nie będzie można znak zapytania. Jakoś przestawiona z klawiatura. I wyślemy zapytanie. Dopiero na 10 poziomie mogę wysłać. Okej. Olewamy tą. Mamy poziom 8, jeszcze 2 poziomy i się zaciągniemy do jakiejś gildii. Zdobyliśmy bardzo fajną czapkę. 600, prawie 700 za 2 minuty. Inteligencja 12. 62, 158 obrażeń. Idziemy jednak do przodu porządnie. Jakaś niemiecka gildia. Ale nie żądają żadnych dziwacznych opłat skrzybów. Jest tutaj dużo magów, co jest bardzo fajne. Ale nic nie poradzimy. Musimy doczekać naszego 10 poziomu, by móc napisać do kogokolwiek, żeby nas przyjęli. Złota zbroja w bagnach. Zgniło zielony gremlin. Bierzemy następną misję jak najszybciej, bo czas gra przeciwko nam. Czas mocno gra przeciwko nam. A za mało złota. 68. Zrobimy tak. Oglądaliśmy Was. Nie wiem, co znaczą te pupile, chyba że zdobyli już. A tutaj zdobyli te stworki już. Jakby się wydawało. Czyli być miłym w czacie. Brać udział w rajdach, obronach i atakach. I przy nieobecności przez 3 dni zostaniemy wyrzuceni z gildii. To akurat brzmi na uczciwe wymogi. Zdecydowanie lepsze niż inne gildie, które żądają 75 grzybów kupionych za prawdziwe pieniądze na dzień dobry. No to jest już jakaś chora ambicja z iściem do przodu.
żądają wpłaty 10 godzin warty. Wpisowe 30 zł. Na niskim poziomie jest to okrutne dosyć. Lub 10 grzybów na pewno. Drużyna pierścienia, no proszę. Trzy pierścienie dla królów elfów pod otwartym. A, quest, quest, quest. Jest minutowy, jak wyglądamy? Mamy prawie 9 poziom. Na 10 będziemy już pisać do członków gildii, by nas przyjęli. Przy okazji możemy sporządzić sobie jeszcze jakiś opis postaci. Miał w postaci kiedyś taki ciekawy opis, jak on brzmiał? Na BFO. You. Take me. Strzałka. Halo. Jakieś dziwne ustawienie klawiatury się tutaj zrobiło w tej grze. Ale są polskie znaki, ale to nie jest ustawienie polskie programisty. Niech tylko znajdę odpowiedni znak, a szukam minusa. Chyba, że zrobimy to tak. Tak też idzie. Be ready to die. Tak w ogóle, jak mogę przeskoczyć do następnej linijki? Przeskoczyliśmy walkę, czego nie chciałem robić, ale zdobyliśmy prawie 500 doświadczenia i 1000 doświadczenia. Takich questów mi trzeba. I ready napisałem oczywiście źle. Nie wiem, dlaczego klawiatura jest tak dziwnie przestawiona. Tak czy owak, w tym momencie dziękuję za uwagę i następnym razem dobijemy 10 poziomu i będziemy się ubiegać o przyjęcie do jakiejś istniejącej gildii. W takim razie, jak na razie, dziękuję za uwagę i do usłyszenia ponownie.